Fuck yeah. No i wczorajszy bonus. Do przejrzenia. Do sprawdzenia. Ale firma przyzwoita. Pewnie będzie na handel, bo nie jestem zwolennikiem 5-7-1 czy tam 8-1. Ach, dobra, 5-1. I do kompletu wjechał zestaw Voyager 350. Zaraz zepniemy to pod jeden wzmacniacz. Pomieszczenie 22 metry. Może być trochę za małe, żeby okiełznać potencjał. Ale spróbujemy. Jak zwykle udany zakup. Niestety głośniki wymagają ingerencji, ale to za jakiś czas. Na razie chcę zdobyć kołki do maskownic. Brakuje mi 3 sztuk. Ktoś ma, chce sprzedać, zapraszam. Później z czasem wiadomo detale. No i ostatecznie będzie malowanie obudowy. Jak widać, są takie delikatne miejsca wymagające jakiegoś tam przymalowania, przytarcia. Po prostu zajrzenia tam. Głośniki według poprzedniego właściciela. Zresztą jak widać były klejone jakiś czas temu. Na jakich zawieszeniach nie wiem. Za chwilę spróbuję ocenić ich brzmienie. Aczkolwiek w skrócie. Czy różnią się poza maskownicą? Czymś od Serzo 350? Na szybko przejrzałem schematy zwrotnic. Chyba są identyczne. Jeżeli ktoś ma jakieś uwagi, chętnie się dowiem szczegółów. A w tym momencie zapraszam na imprezę. Ogółem miazga w moim pomieszczeniu na starym wzmacniaczu Technicsa, który ma niewiele mocy. Głośniki ledwo co drżą, a już ciężko przebywać w tym pomieszczeniu. W odstępie około pół metra od kolumn jest jedno wielkie dudnienie. Na ten moment, tak jak pisałem w poście na fejsie, dorwałem trochę mocniejszy wzmacniacz, trochę lepszy jakościowo i będę chciał porównać brzmienie. Ktoś napisał, że te kolumny mają zupełnie inne zwrotnice i prawdopodobnie będzie to słychać, więc wzmacniacz na ten moment jest martwy. Niedługo będę go naprawiał. Później odpalimy wszystko. Jeszcze tutaj szybkie info na temat Maranza. Z początku filmu został rozebrany. Pilot do przeczyszczenia, połowa guzików działa, połowa nie. Wpyte kurzu po kilku minutach grania wchodzą szmery przynajmniej na kanał frontowy i po prostu nie rzutuje to poruszaniem żadnych płytek, coś szumi. Będzie wyczyszczony po około 10 minutach grania. Radiatory są ledwo ciepłe, praktycznie na granicy wyczuwalności. Natomiast matając przy wyłączeniu od prądu płytę, czuć jakieś gorące elementy. Też będę chciał to sprawdzić. Jeżeli ktoś ma jakieś doświadczenie z tym modelem i sugestie, to bardzo proszę. Ewentualnie sprzedam. Sprzedam w stanie jakim jest. Dobra cena.
Darmowa wysyłka. Do zobaczenia.